Większość mężczyzn jest po prostu potwornie śmieszna. Mężczyźni polscy są wychowani skandalicznie. Skandalicznie. Czyli polecam wszystkim paniom cudzoziemców. Przyszła też cała masa przedziwnych chłopców, którzy są prawie że transgeniczni i w ogóle się tego nie wstydzą. Żyją sobie w jakichś małych miasteczkach. To jest zaskakujące, że jednak ten kraj się powoli zmienia. Nadal jest smutno i szaro. Tu jest, получается, że мужчина должен платить за общение с женщиной. Если женщина себя уважает, то да, это как раз и есть третий пункт. Парень должен рассматриваться как источник дохода, мы все должны перестать себе врать и признать это, пусть небольшой, нерегулярный, но все-таки доход. Даже боюсь представить, что у вас в четвертом пункте. А там все как раз очень просто. А парень-лузер – это бесплатный водитель, мальчик на побегушках, который никуда от вас не денется. И чем вы с ним наглее, тем лучше. Это все рекомендации? Нет, есть еще одна. А парни, они как шмотки. В смысле? Менять их нужно раз в сезон. Polska górą! A jak kiedyś do mnie dziecko czy syn przyjdzie, tato, chciałbym na wycieczkę. A ja powiedziałem, no synu, nie mam, dam ci za dwa miesiące, czy córko, dam ci za dwa miesiące. To po prostu dla mnie jako faceta, to po prostu była ujma. Na moim honorze czułbym się jak pipa taka, że nie potrafię. Zgodziłem się na rodzinę, a nie potrafię sprostać tym wymaganiom. Jest Adam Małysz. 132-3 metry. Może dalej i wtedy będzie złoto. Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich. Pod brudą! Pięknie! Pięknie! Jest medal! Jest medal! Ale myślę, że jest złoto! Today I'm running. A lot of people stopping. Saying stay hard. Ludzie pokroju profesora Horbana mogą dziwić się, nie rozumieć, po co ludzie chcą chodzić do siłowni, skoro można ćwiczyć w domu. Jasne, można ćwiczyć w domu, można w domu jeść, pić, spotykać się ze znajomymi, można w domu się uczyć, bawić, tańczyć. Celem życia nie jest przeżycie. Urodziliśmy się po to, żeby żyć, a nie po to, żeby siedzieć zamknięci w czterech ścianach własnego mieszkania. No to ja to tego ojca mówię, no jak pan tego chłopaka wychował? Nie było czasu, nie było tego. No to po prostu to się otwiera i ja tego po prostu pokiwałem głową. Dziękuję, to mi wystarczy. Spokojnie, powinien przygotować. Jest potężny plan. Tak i teraz chyba już koniec. Koniec. Bardzo mocne uderzenie. Rydzik Boł pójdzie na ten. Tak jest, tak jest. Teraz nieprawdopodobna seria Andrzeja Gołoty. Podejrzewam, że... Zaczęli Bolt znakomicie. Bolt po rekord. Gej go goni. Jaki będzie rekord? 9,58. Była 9,58. Jaka bieda? Nieróbstwo chyba idzie, a nie bieda. Pozwolimy ludziom latać, pozwolimy ludziom rozwijać się, pozwolimy ludziom realizować swoje pasje, pozwolimy ludziom żyć tak, jak tylko będą chcieli. Człowiek chce pracować, chce się rozwijać, ale siedzi mu na karku PIP, sanepid, dwa urzędy podatkowe i nie pozwalają ludziom latać. Skończymy z tym, dosyć tego. Oddamy Polskę Polakom, uwolnimy wasz potencjał, odzyskacie kontrolę nad swoim własnym życiem. In the loss! That's you, buddy! Come on, 23! Come on, 24! One more, David! One more! The boats! You're gonna do it! You're gonna do it! You're gonna do it! You did it! Yeah! Who's the king of fucking boats?